kończy się pewna epoka, pewna historia, tak, no, która zaczęła mieć swoją legendę, a zaczęła się z Apoloniuszem Tainerem na wieży trenerskiej z Adamem. No ten najlepszy okres rzeczywiście ze mną, natomiast wszystko zaczęło się od Jana Szturca, prawda, potem przez trenera Mikeskę i tak dalej, aż zakończyło się na trenerze Lepisto. No tak, rzeczywiście to pewna era, pewna epoka w skokach narciarskich polskich, ale i światowych się skończyła. Przed chwilą trenerzy podchodzili do mnie, dowiedzieli się już z różnych mediów, w tym ze swoich, że taką decyzję Adam ogłosił. No ale co zrobić? To jest decyzja Adama, związana na pewno z jego życiem osobistym i rodzinnym, prawda? I gdyby, ponieważ wiedziałem o tym wcześniej, Adam no, musiał mi dać sygnał, ponieważ w Polskim Związku Narciarskim musimy pewne rzeczy planować, musimy pewne rzeczy wiedzieć, no nie da się od tego uniknąć. A ponieważ Adam zdecydował, a nie, on się nie wahał, tylko zdecydował o tym, więc nawet nie było prób przekonywania go. Także to była jego zdecydowana decyzja, podjął ją i, no i tak to jest. Gdyby ktoś poprosił prezesa, żeby powiedział w kilku zdaniach o Adamie, o tym, jakim był i zawodnikiem, ale i człowiekiem, to co byśmy usłyszeli? No myślę, że teraz takie opinie będą ze wszystkich stron i myślę, że one będą podobne, bo Adam na nie zasługuje. Ja bym powiedział, że wszystko pozytywnie. On ma prawie 34 lata, będzie miał w grudniu 34 lata, a przez tyle lat wspólnych kontaktów, ja go znam od dziecka, on właściwie nigdy nie zawiódł, więc on pod każdym względem jest takim nadzwyczajnym człowiekiem, dysponującym nadzwyczajną osobowością, która mu pozwoliła nadzwyczajne wyniki sportowe osiągać. W związku z tym jest w Polsce bardzo kochany i to nie jest jakiś zatarty, fałszywy obraz, tylko taki jest autentyczny. Tyle mogę powiedzieć, bo cóż. Jakaś zabawna historia z Adamem związana, bo to wesoły również człowiek. Nie no, całą masę było takich historii, bo rzeczywiście lubi płatać psichusy, a byłem z nim od tego momentu, kiedy człowiek jest młody i takie psikusy bez przerwy się zdarzają, do teraz zresztą między zawodnikami. Dużo było. Nie, to tak nie chcę sobie, no i, owszem, ale nie chcę tak. To by chyba trzeba było spisać, a najlepiej Adama namówić, żeby to spisał. Bo jak czasem usiądzie, to jemu się jak z rękawa sypie, przypomina jedna historia za drugą. Wtedy sobie opowiadamy, przypominamy i się mocno śmiejemy przy tym. Polskie skoki to Małysz? No myślę, że nie. Małysz pomógł rozwinąć polskie skoki. W końcu w 99 roku, jak przejmowałem tą kadrę, to miałem do dyspozycji czterech zawodników. Właśnie to był Małysz, Mateja Skupień i Kruczek Łukasz. To było czterech zawodników. Gdybyśmy mieli samych seniorów wystawić do Mistrzostw Polski, to nie moglibyśmy, bo pięciu trzeba było, żeby zawody zorganizować. No ale potem z juniorami oczywiście tam się uzbierało kilkunastu. Teraz w Mistrzostwach Polski wystąpiło 85 zawodników, a lato pokazało, jaki jest potencjał. Przecież tam ci nasi zawodnicy w letnich Grand Prix dominowali, to też nigdy nie było, ale ten potencjał się zaczynał pokazywać I myślę, że polskie skoki nadal się będą rozwijać, no nawet jak Adama nie będzie, ale on się do tego głównie przyczynił. Wszyscy właściwie się spodziewali tej decyzji, ale kiedy ona już zapadła, to taki jest, tak, no ciężko powiedzieć nawet jak określić, taka pustka jest właściwie. No taki smutek, tak bym to nazwał, bo cóż, natomiast z pełnym zrozumieniem, bo ten sport generalnie na tak wysokim poziomie, ten wyczyn, wymaga dużych wyrzeczeń i Adam się już na to zaczął w ostatnich dwóch latach skarżyć, bo to dieta, bo to zdyscyplinowany naprawdę tryb życia, bo to regularny trening, prawda, i obciążenia, które on mówi, że właściwie musiał coraz mocniejsze robić, żeby utrzymać się na tym poziomie, więc to są ogromne wyrzeczenia, które on znosił i już mu dokuczały bardzo. No, myślę, że decyzja też zapadła gdzieś tam w zaciszu domowym, tak to zawsze bywa. Nie do końca wszystko wiemy, więc, ale zdecydowana decyzja, więc no tak. Adam wczoraj zaapelował do nas, że wystąpi, żeby Robert Mateja i Maciek Maciusiak no, byli trenerami kadry juniorów, że może go ten ostatni raz PZN posłucha.
może posłucha. No, ja rozmawiałem o tym z Adamem i na tym poprzestańmy, bo to wymaga pewnych konsultacji, ustaleń, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jedno jest pewne, że Robert Mateja i Maciek Maciuciak sprawdzili się w roli trenerów, opiekunów. Oni wiedzą wszystko, co się na skoczni dzieje. Na pewno nie będziemy chcieli ich stracić.